mistrzostwa, 28. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Ostatni w tabeli Łódzki Klub Sportowy podejmuje opromienionego ubiegłotygodniowym zwycięstwem nad mistrzem Polski Rakowem Radomiaka Radom. To Radomianie są faworytem tego spotkania, ale to Łodzianie lepiej ten mecz zaczynają i w 15. minucie strzelają nawet gola, jednak Hussein Balić był na spalonym, co dokładnie widać w tej powtórce. A więc bramki nie ma, na tablicy wyników ciągle 0-0, a Dawid Arndt, który zastępuje w bramce UKS-u Aleksandra Bobka, rozpoczął kolejną akcję. Łodzian, Dani Ramirez do Kaja Tejana, obok Wuszkowicz, Tejan poradził sobie i z Luką Wuszkowiczem, i z Gabrielem Kobylakiem, i Łodzianie jak najbardziej zasłużenie obejmują prowadzenie. UKS 1, Radomiak 0. I mają się z czego cieszyć kibice w Łodzi, no bo Beniaminek naprawdę od pierwszych minut spisuje się rewelacyjnie i ma kolejne sytuacje do tego, aby podwyższyć wynik. Tutaj do piłki posłanej przez Dankowskiego doszedł Balić, ale nie zdołał skierować jej do bramki. 37. minuta spotkania, Tejan i broni Kobylak. Napór UKS-u się nie zmniejsza, ta przewaga gospodarzy jest momentami przygniatająca. To uderzenie Mamadowa po rzucie rożnym i bardzo dobra interwencja Kobylaka na linii. Do przerwy 1-0 i to jak najbardziej zasłużone prowadzenie Beniaminka. Radomiak nie oddał żadnego celnego strzału, ale tuż po wznowieniu gry jest 1-1. Fantastyczne uderzenie Żardela, które całkowicie zaskakuje bramkarza drużyny miejscowej. No i mamy remis Żardel z drugim golem w Ekstraklasie w drugim kolejnym meczu. Wymarzony początek drugiej połowy dla Radomiaka, ale UKS się tym nie przejmuje. Kaj Tejan znów przeciwko niemu. Luka Wuszkowicz, Tejan minął Wuszkowicza, ale dobre wyjście z bramki Kobylaka i nic z tej akcji nie wyszło. No właściwie tam Wuszkowicz się pośliznął. Niewiele zabrakło. UKS wciąż miał przewagę, mimo tego, że Radomiak doprowadził do wyrównania. 52. minuta spotkania i jedna z nielicznych akcji Radomiaka. Tutaj Wuszkowicz miał szansę uderzać się głową, ale ten strzał oczywiście zbyt lekki, aby zaskoczyć golkipera Łodzian. Kaj Tejan raz jeszcze i raz jeszcze pojedynek z Luką Wuszkowiczem, ależ go ograł, ależ to zrobił. Co za mecz Kaja Tejana, dublet i UKS znów na prowadzeniu. Nie było tutaj spalonego przy tym doskonałym podaniu, no ale popatrzmy, jak zabawił się z zawodnikiem Tottenhamu Kaj Tejan. No i młody obrońca Radomiaka, wypożyczony tutaj z londyńskiego klubu, tym razem odebrał bolesną lekcję. A to faul Rafała Wolskiego, druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka. Radomiak nie dość, że przegrywa, to ostatnie ponad pół godziny będzie musiał grać w dziesiątkę. To już 6. czerwona kartka Radomiaka w tym sezonie. No z tym ta drużyna ma na pewno problemy. A UKS się nie zatrzymuje. Engiel Hoti, co za strzał! Fantastyczna bramka Hotiego, jest 3-1. Popatrzmy raz jeszcze, jak pięknie zrobił to Hoti. Bez rozbiegu, z miejsca uderzył, ale tak idealnie, że w żaden sposób Kobylak nie mógł sięgnąć piłki. A teraz Arndt ratuje swoją drużynę, bo Semedo miał okazję. Natomiast UKS może podwyższyć na 4-1. Stipe Juric był sam na sam, odegrał do Młynarczyka, ale Antoni Młynarczyk nie trafia na pustą bramkę. Powinno być 4-1, wciąż 3-1, a to oznacza w samej końcówce trochę nerwów, bo do siatki trafia jeszcze Guillerme Zimowski, młodzieżowiec, który urodził się w Brazylii, ma jednak polskie korzenie, strzela pierwszego gola w Ekstraklasie, natomiast ostatecznie nic Radomiakowi to już nie daje. UKS wygrywa jak najbardziej zasłużenie, chociaż tylko 3-2 z Radomiakiem Radom. Rycerze Wiosny wciąż walczą, opuszczają ostatnie miejsce w tabeli, awansują na 17. pozycję. Do utrzymania oczywiście jeszcze daleka droga, ale dzisiaj UKS lepszy od Radomiaka. Wynik 3-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.